Karolina Kowalkiewicz w pięknych okolicznościach przyrody. Cześć Karolina. Witam serdecznie. Czy nie denerwuje Cię, że tylko teraz ostatnimi czasy wszyscy zwracają uwagę na urodę, a nie o to, jak walczysz? Oczywiście, że mnie denerwuje to troszeczkę, bo jednak bym bardziej wolała być doceniana ze względu z aspektów sportowych, a nie tylko poprzez pryzmat walorów estetycznych. No aczkolwiek bywa to miłe, ale jeszcze przyjdzie na to czas i wszystkim udowodnię. Jak byś oceniła występ Joanny Jędrzejczyk w UFC? Bardzo, naprawdę bardzo jej kibicowałam w tej walce, trzymałam za nią kciuki, no i dała świetną walkę i Polki powoli zaczynają podbijać świat. A powiedz, bo tutaj już się mówi, że na 90% ta Invicta w końcu, bo tak się kula od pół roku, że masz zadebiutować. Mówiłaś, że w połowie października. Powiedz, dlaczego tak naciskasz i podkreślasz, że bardzo chcesz się koniecznie sprawdzić gdzieś za granicą? Chyba każdy zawodnik chciałby sprawdzić się nie tylko na swoim podwórku, tak, nie tylko w swoim kraju, ale i przed tą obcą publicznością. No i zależy na tym, chcę się sprawdzić, jak będę znosiła zmianę klimatu, jak będę znosiła właśnie zbijanie wagi za granicą, w ogóle jak całą tą otoczkę. No, chcę się po prostu sprawdzić, zobaczyć, jak to wyjdzie. Jeżeli to jest połowa października, KSW w Krakowie nie ma oficjalnej daty, ale mówiło się o 6 grudnia, to byłoby 7 tygodni, czyli limit 6 tygodni byłby zachowany teoretycznie od tej Invicty. Coś możesz powiedzieć na ten temat? Zobaczymy Cię w Krakowie, czy nie? Nic nie mogę powiedzieć. I nie powiem. Ale jest taka możliwość teoretycznie, nie? Naprawdę na razie nawet na ten temat jeszcze nie rozmawiałam z moim menadżerem. Na razie priorytetem jest walka gdzieś za granicą, walka w Invikcie. I na tym się skupiamy w tym momencie. Okej, to teraz zapytam coś, co by było od Ciebie, nie masz na to wpływu, ale jakbyś miała do wyboru KSW w Krakowie, czy to w Londynie? Masz dla Ciebie jakieś znaczenie? KSW w Londynie. Dlaczego? Bo bym pojechała i pozwiedzała Londyn. Nie, no tak jak już powiedziałam, bym chciała zobaczyć, jak to jest walczyć na czyimś podwórku. Brałaś udział w obozie dla pań, który był u Was w klubie. Powiedz mi, nie będę pytał o ten obóz, ale chciałem spytać, czy Ty na przykład wzorem innych zawodników i zawodniczek nie myślałaś, żeby na przykład gdzieś pojechać, nie wiem, na jakieś miesięczne zgrupowanie gdzieś za granicę potrenować, czy nie jest Ci to potrzebne? Oczywiście, że takie wyjazdy są potrzebne i też nad tym myśleliśmy. Teraz w tym momencie oczywiście nie ma takiej opcji, żebym gdzieś wyjechała, bo chcę się przygotowywać do tej walki z moim trenerem. Ale w momencie, kiedy będę miała troszeczkę więcej czasu, żeby się przygotować do walki, to chciałabym gdzieś wyjechać, bo wiadomo, że wyjeżdżając, ćwicząc z innymi zawodnikami, zawsze można czegoś się nauczyć, wynieść jakieś nowe rzeczy, a nad tym mi bardzo zależy. Dobrze, to teraz pogadajmy, bo jako prowadzisz swój oficjalny też fanpage na Facebooku, wrzucałaś filmy, to opowiedz trochę o swoich wakacjach. Oj, tak naprawdę nie miałam zbyt długich wakacji, były to jakieś tam krótkie wyjazdy weekendowe. Wyjechałam na 4 dni do Wenecji, gdzieś na 3 dni na żagle. No i tak wyglądały moje wakacje, a tak to cały czas w Łodzi, cały czas na sali. Ciągnąć temat... obóz Gracie Barałuś w Białogardzie. No. Ciągnąć temat taki luźniejszy, też patrząc pod kątem Twojego fanpage'a, to jak postępy w grze na gitarze, powiedz? Słabiutko, nie mam czasu, bardzo żałuję, z bratem czasami, bo mój brat siedzi we Francji i przez Skype'a uczy mnie grać na gitarze, więc tak opornie idzie, ale może kiedyś całą piosenkę jakąś się nauczę. Już w najbliższą sobotę w Moskwie dwójka Polaków powalczy o tytuły mistrzów świata w boksie zawodowym. Krzysztof Diablo Włodarczyk w obronie pasa WBC zmierzy się z niedawnym pogromcą Mateusza Masternaka Grigoriem Drozdem, a Paweł Kołodziej stanie naprzeciw Denisa Liebiediewa w walce o pas WBA kategorii Cruiser. Patryk Szymański i Kamil Łaszczyk związali się kontraktem menedżerskim z Alem Hajmonem. Jest to obecnie najbardziej wpływała osoba w boksie zawodowym. Na stałe współpracuje z takimi zawodnikami jak Floyd Mayweather Jr. czy Danny Garcia. W ostatnim czasie Hajmon związał się także umowami z Andrzejem Fonfarą oraz Adamem Kownackim.
W sobotę Warszawę odwiedził niekwestionowany król wagi ciężkiej, mistrz świata trzech najważniejszych federacji bokserskich, Władimir Kliczko. Podczas spotkania z dziennikarzami odniósł się do oskarżeń Kubrata Pulewa o stosowanie dopingu. Kliczko stanowczo zaprzeczył słowom swojego przyszłego oponenta. Spotkanie w ringu obu panów już 15 listopada na gali w Hamburgu.